Piłkarze Lecha Poznań przyjechali do Zabrza jako ósmy zespół w tabeli, mający najgorszą defensywę w tym roku. W starciu z Górnikiem piłkarze Mistrzów Polski pokazali jednak taką dyspozycję, jak za początków kadencji Jana Urbana. To był Lech grający pewnie, w pełni kontrolujący boiskowe wydarzenia i punktujący rywala. Skończyło się na 2-0 dla Kolejorza, a więc z Zabrza Mistrzowie Polski wyjeżdżają bogatsi o 3 punkty, z przewagą 4 oczek na dolną ósemką i na 5. miejscu w tabeli. To tak, najlepszy z tego względu, że to podstawa, że wygraliśmy, ale dwa, że mieliśmy kontrolę nad całym spotkaniem od pierwszej do ostatniej minuty, poza tam swoimi fragmentami praktycznie nie było żadnego zagrożenia. Właśnie ta kontrola była tak wielka, że ja powiem szczerze, mi tam serce wyżej nie poskoczyło ani na chwilę, a tobie? Wiesz co, już tak od tam 75 też nie. Nie było spokojnie, bo no jedynie jakaś głupia bramka, nie wiem, ze tego fragmentu, to wtedy znowu nadzieje by pewnie wróciły, kibice by podkręcili i gdzieś to ostatnie były minuty, mogły być ciężkie, ale tak bez bramki to duży spokój. To jest takiego Lecha chcielibyście, tak się chcielibyście prezentować w każdym meczu, tak właśnie grać jak tutaj w Zabrzu? Jeśli chodzi o granie, to tak, na pewno tak, no bo tu graliśmy bardzo dobrze piłką, długo się jeszcze nie utrzymywaliśmy, mieliśmy sytuację. No to mecz taki dobry w naszym wykonaniu, no ale też wiem, że Górnik jest w trudnym momencie i też nie prezentuje się jakoś najlepiej, ale też trzeba umieć to wykorzystać. Czyli zdajecie sobie sprawę, że w niedzielę będzie pewnie czekało Was trudniejsze zadanie, gdy na inny stadion przyjedzie Krakowie? Całkiem inny mecz, inna historia. Ale wiesz, ta liga pokazała nie tylko w tym roku, że obojętnie z kim się nie gra, to są niespodzianki. Dzisiaj Termalika wygrała 3-0. Także no, trzeba się mieć na baczności i walczyć do podłego z każdym z kim, obojętnie z kim się gra. To też pokazuje, że chyba wszystko jest tutaj możliwe. Myślicie? Ta liga jest piękna, no zobacz, no, nigdy nie możesz w wyniku trafić. No. Co, no wolałbym, żebyśmy, wiesz, trafiali nasze i zawsze wygrywali, ale pod tym względem emocje są do końca i to też jest fajne.